Niedzielna Akademia Boksu, również w piątek, zaprasza wszystkich gliwiczan na darmowy trening. No dzisiaj trening będzie taki trochę w innej formie, bo skończyliśmy pomagać przy zawodach, które się odbyły, więc mamy małą obsługę czasową. A dzisiaj będzie praca. Zobaczymy, jak grupa się ustawi i to, co przyjdzie do głowy, to będziemy tym pracować. Poprzednio była defensywa, więc dzisiaj dla odmiany zrobimy ćwiczenia ofensywne. No i będziemy pracować, plus wiadomo, na koniec kondycja, plus wzmacnianie mięśni brzucha, żeby to wszystko fajnie grało. Witamy Marcina. Powiedz mi, jak długo już trenujesz? Ogólnie tutaj to jest około pół roku, a ogólnie jest 3 lata. Jesteś młody, wysportowany, ale już ile wiosen masz? Czy tak dobrze tylko wyglądasz? 41. 41. I powiedz mi, jaki jest twój cel w boksie? Czego chcesz osiągnąć? Proszę? Jaki masz cel? Trenujesz dla siebie? Nie, moje marzenie jest, żeby po prostu toczyć parę walk. O, chciałbyś wyjść do ringu, super! A dlaczego tego nie zrobiłeś wcześniej? Dlaczego tak późno? Nie byłem przygotowany. Czyli to marzenie przyszło, jak byłeś już starszy, tak? To wszystko przyszło z czasem. Super, to trzymamy za ciebie kciuki i dalszych treningów życzymy. I pierwszych walk. Jeszcze ścieżką. Tak, pierwszą swoją drogą. Czy to drogą? Widać po twarzy? No ja bym powiedział, że zero zarysowanie. No, bo trwało to tylko jedną rundę, zakończyło się nokautem dość szybko. Przeciwniczki oczywiście, więc ze mną wszystko okej. Okay. Nie miała czasu mnie szczególnie zarysować, bym powiedziała. Kurczę, to powiem ci, że kariera się nie zła wróży. Jak tak właśnie się pytałem, to nie umieli ci dobrać właśnie zawodniczki, prawda? No był problem, musieli ściągać dziewczynę z Czech i to jeszcze 5 lat starszą. A to na przykład problem jest z wagą, czy... Znaczy, w sumie ogólnie ze znalezieniem dziewczyny w kategorii wiekowej i wagowej, bo nawet na Mistrzostwach Śląska nie było szczególnie dziewczyn w mojej wadze, w mojej kategorii wiekowej, bo wiem, że były młodzieżówki, młodzieżowcy w wadze 71, ale nie było generalnie jakby w juniorkach. Czyli teoretycznie poszłaś na Mistrzostwa Śląska i wygrałaś, bo nie było przeciwniczki. Och, nie wiem, czy ostatecznie mnie też zgłosili, bo ja ostatecznie jakby nie brałam w nich udziału całkiem, więc wydaje mi się, że po prostu jakby nie było zgłoszeń. A Mistrzostwa Polski? O, może tam przyjedzie. Tak? Jak musieli ściągać dziewczyny z Czech, to może na Mistrzostwach Polski jakaś będzie. A masz już tak powoli w głowie jakieś marzenie takie olimpijskie, albo jakiegoś startu, albo próby? Myślę, że ja na razie dość przyziemnie chciałabym się po prostu poprawić po tej walce i jakby utrzymywać tą kondycję, którą mam i na razie się po prostu poprawiać. Jeszcze nie szczyplanami nie jestem gdzieś daleko, bo w sumie po pierwszej walce, więc teraz na razie muszę się po prostu poprawić po tym. A jak po twarzy nic nie widać, to powiedz mi, z czego ty się chcesz poprawiać, jak ty dostałaś jakiś cios w ogóle, czy...? To znaczy w sumie nie szczególnie, może tylko kilka w sumie takich lżejszych, no ale myślę, że mogę kondycyjnie jeszcze popracować, trochę się poprawić. Technika, no, zawsze jest coś do poprawienia. No i tak, to w sumie nokaut to mi się chyba najbardziej podobał z całej tej walki, jak oglądałem później. Więc myślę, że jest co jednak jeszcze do poprawy. A powiedz mi, bo ja zawsze zadaję tak ludziom, czy się na tyle znają, że na przykład jesteś osobą, która by przegrała, to by cię raczej zmobilizowało, czy zniechęciło? Nie ukrywam, w sumie po moich doświadczeniach z innych sportów, raczej demotywowały mnie jakby serię przegranych. Albo jakichś tam nieudanych startów i tak dalej. Ale myślę, że to byłaby pierwsza walka, tym bardziej ze starszą dziewczyną, która na pewno miała trochę więcej doświadczenia niż ja. I myślę, że nie dotknęłoby mnie to tak bardzo. Więc czekałabym po prostu na następną walkę, tak samo jak czekam, będę czekać teraz. Więc myślę, że super. Tyle mi zostało. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Tu mamy Kingę. Jej osobowość mi przypomina mnie, tylko byłem o wiele starszy i wiem, że na początku jest trudniej, chyba tak jak ja zaliczałaś nie wygrane, tylko te przegrane, nie? Tak, tak.
I widzę, że właśnie ja też mnie to na przykład motywowało. Ciebie tak samo, żeby tak być... Tak, tak. Motywuje mnie to do dalszej pracy, żeby wygrywać kolejne walki i pracować nad sobą coraz więcej. Tylko powiedz mi, jak taka piękna dziewczyna potrafi znieść to, że na przykład właśnie ta twarz i na przykład jakieś już... No wiesz, o co mi chodzi. A dziękuję bardzo za komplement, ale... Jakoś sobie radzę, tak? To jest taki sport wybrałam, więc... A to na przykład po jakiejś cięższej walce, gdzie widać, że na przykład boksowałaś, to jest taki wstyd, żebyś nie powiedziała tego nikomu? Czy raczej taka duma, a walczyłam, tam tak wygląda gorzej, nie? Raczej duma. I zawsze jestem dumna, czy z przegranej, czy z wygranej. Ważne, że walka była, się odbyła, tak? I nieważne, jaki werdykt. Ważne, że wyciągnę z tego lekcję, tak? Super, a jakieś takie marzenia są w głowie? Albo coś, co cię popycha? Bo na przykład ja zawsze dawałem sobie wysokie cele, chociaż tam na przykład nigdy nie dobiegłem. Tak, ja mam dosyć duże marzenia związane właśnie z tym sportem. Chciałabym walczyć no, większość życia, tak? I chciałabym trenować przede wszystkim ten sport. Czyli, a takie główne marzenie to co, olimpiada, czy zawodowstwo, czy nie ma sprecyzowanego? Raczej, żeby walczyć i trenować. Super. Tyle bym chciała. Ekstra. To trzymamy kciuki. Trzymamy z przodu i tu wyciągasz jak najdalej. Okej? No dawaj. Raz. Tak, spodaj. I na razie. Spowaj skinął z ręki. Dawaj. Raz, dwa. Raz, a nie. Tu mamy Patryka. Patryk nam coś powie. Cześć. O sobie. Jestem Patryk. I po prostu sobie przyjąłem, że będę chodził i o to. Żeby jajak były po prostu. Super. Zdradź nam twoją historię z boksem. Dlaczego tu jesteś? Przez przypadek. I dokąd zmierzasz? A, rekreacyjnie dla siebie. O, super. A może coś się obudzi? Więcej miałeś jakieś? Może kiedyś. Super. Jak więcej doświadczenia to żeby cały czas były tylko chęci i zdrowie. Pokaż swoją najlepszą kombinację. Nie chciałbym dostać od tego faceta. Odpoczywa, relaksuje się.